Wczoraj w godzinach popołudniowych mężczyzna kierujący samochodem ciężarowym z przyczepą, w której transportowane było bydło i trzoda chlewna, doprowadził do wypadku na autostradzie A4. W okolicach węzła Tarnów Północ kierowca nie opanował samochodu i zjechał na lewy pas. W wyniku tego doszło do kontaktu z barierami energochłonnymi, co spowodowało wywrócenie przyczepy ze zwierzętami. Ze względu na to, że samochód zajmował pas ruchu, zostało zamknięte dwa pasy w kierunku na Tarnów i na Kraków. Ruch odbywał się pasem awaryjnym. Okazało się na miejscu również, który przybył lekarz weterynarii, że w wyniku tego zdarzenia przewożone było kilkadziesiąt zwierząt domowych. Niestety padł jeden byk oraz jedna świnka. Pozostałe zwierzęta, które były przewożone, udało się bezpiecznie przetransportować do innego samochodu i mogły spokojnie dalej kontynuować podróż. Natomiast kierowca, który doprowadził do zdarzenia na drodze na węźle autostrady, zostało mu na chwilę obecną zabezpieczone prawo jazdy i będzie kierowany wniosek do sądu w związku ze sprowadzeniem niebezpieczeństwa na trasie. Kierowcy, który spowodował wypadek, może grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności. W czwartej edycji Tarnowskiej Ligi Debatanckiej wzięło udział 13 szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem projektu jest wzmacnianie świadomości społecznej oraz budowanie nowej kultury słowa wśród młodzieży. Emocje i mnóstwo myślenia. Celowo też taką tezę wymyśliliśmy, aby próbować prowokować młodzież do rozmowy na metapoziomie o problemach, które trapią dzisiejszą Polskę, tak naprawdę dzisiejszy świat. Tym bardziej cieszy mnie, że młodzież bardzo mocno jest świadoma tego, co mówi, jak mówi, ale też co się dzieje w świecie. Finałowe starcie zamknęła dyskusja, którą poprowadził Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz Szkoła Szczepanika. Dzisiejszy temat brzmiał: poczucie, silne poczucie tożsamości narodowej rodzi niepotrzebne konflikty. W dyskusji najważniejsza jest merytoryka, czyli to, o czym mówimy tak naprawdę. Ale warto też ubierać fajnie w to, jak mówimy, czyli że jakby to dopiero połączenie daje jakąś super dyskusję i pozwala dojść daleko. W tym jest duży problem, żeby tę trafność argumentów konkretnie określić. Mi się wydaje, że bardzo mocno zagrała definicja słów. W ogóle samo definiowanie, rozpracowanie tezy, takie powiedzmy na czynniki pierwsze i ugryzienie w jest taki sposób, powiedział, logiczny i semantyczny zarazem. Mistrzem Tarnowskiej Ligi Debatanckiej został Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z wynikiem 337 punktów. No emocje najlepiej widać po mnie, bo już jestem cały mokry po prostu. No i jak mogę powiedzieć, niesamowite szczęście, bo jest to spełnienie naszych marzeń. Trzeci rok wspólnego debatowania, w końcu się udało. No i jeszcze w takim stylu, że mamy dwie drużyny na podium, więc to jest na pewno, to jest nasze największe szczęście, że drużyna, którą złożyliśmy ze świeżaków w debatowaniu, zaszła tak wysoko. Plany na przyszłość to teraz dokończenie budowy klubu mówców w naszej szkole, no i skupienie się też na Mistrzostwach Polski w następnym roku. Organizatorami ligi są Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, Stowarzyszenie Kanon oraz Fundacja imienia Hetmana Jana Tarnowskiego. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa. Dyskutowano na temat roli i perspektyw szkolnictwa wyższego i nauki. Tematy te nie od dziś są przedmiotem ożywionej dyskusji środowiska naukowego. Polska nauka od wielu lat nie może wyjść z bardzo widocznej zapaści. Okazuje się bowiem, że trudno szukać polskich uczelni w światowych rankingach. Znajdujemy się gdzieś tam w czwartej, piątej, setce uczelni i nawet trudno powiedzieć, że znajdujemy się w ogonie Europy, bo chyba znajdujemy się w ogonie świata. Często zadawane jest pytanie, czy studia wyższe zapewniają młodym ludziom lepszą przyszłość. Rynek nie upomina się o zawody. Rynek nie chce księgowego, rynek nie chce kadrowego, rynek nie chce tylko i wyłącznie inżyniera, który umie pracować, nie wiem, przy desce kreślarskiej. Rynek chce takich transferowych umiejętności, już nawet nie interdyscyplinarnych, transferowych, to znaczy, żebyśmy wykształcili takiego absolwenta, który poradzi sobie na różnych stanowiskach w firmie, który będzie bardzo szybki i bardzo mobilny do tego, żeby się uczyć i żeby swoją wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystywać. Raz w roli szefa zespołu, raz jako członek zespołu projektowego, jako osoba, która w pewnym momencie musi być marketingowcem, ale może i kadrowym. Jest widoczne odejście od typowych zawodów i przekuwanie ich właśnie na interdyscyplinarne umiejętności. To jest proces, którego
jak się mi wydaje, nie zahamujemy. Konferencja była także podsumowaniem refleksji i doświadczeń z realizacji projektu polsko-norweskiego. Za nami drugi dzień z Tarnowską Nagrodą Filmową. Widzowie zobaczyli trzy projekcje konkursowe, 11 minut, Pani Dulskie i Intruz. Były także spotkania z Janem Nowickim i Filipem Bajonem. Należy chodzić do kina. Trzeba chodzić do kina, chociażby z tego względu, że jest ciemno i jak jest nudno, to można zasnąć, a jak się jest z kimś interesującym, to można go trzymać za kolano. To jest jedna z najmłodszych sztuk, jeżeli chodzi o muzę, ale jest fajna. A w ogóle zmierza, tak jak książka, jak teatr, także i kino, film, zmierza do tego, żeby poszerzyć sobie horyzonty, żeby troszeczkę być mądrzejszym, a żyjemy w tak głupim świecie, że każde schronienie się przed nim, wszystko jedno, czy to się dzieje na kartkach książki, czy to się dzieje na seansie filmowym, czy w teatrze, jest absolutnie konieczne, bo inaczej zgłupiejemy. Zgłupiejemy w pogoni za pieniądzem, w pogoni jeszcze przy tym podziale koszmarnym, który nastąpił u nas, przy tych wątpliwościach dotyczących zbawienia, zwariujemy. Zwariujemy, jeżeli nie będziemy mądrzejsi niż jesteśmy. A w kinie można troszeczkę zmądrzyć i tyle. Przez moment być szczęśliwym. Dziś zaprezentowane zostaną kolejne filmy, takie jak Na granicy, Moje córki krowy, a także Czerwony pająk. Będzie także okazja spotkać aktorów Marcina Dorocińskiego, Andrzeja Woronowicza i Mariana Dziędziela. O 19:00 także koncert w namiocie festiwalowym. Wystąpi Mikromusic i Skubas. Sebastian Nowak został bohaterem meczu Termaliki Brukbetu Nieciecza z Wisłą Kraków. Golkiper Słoni na stadionie Białej Gwiazdy w ostatniej akcji meczu przy stanie 2-1 dla Wisły pobiegł w pole karne, aby zwiększyć przewagę przy wykonywanym przez Termalikę rzucie rożnym. Defensywa Wisły zupełnie nie obstawiła Nowaka i blisko dwumetrowy bramkarz nie miał problemu z umieszczeniem piłki w siatce. Jest to taki dla nas zwycięski remis. Wcześniej się zdarzyło, że tam po treningu zostałem, ktoś tam wrzucił piłkę, uderzyłem głową, a teraz no nie, ze względu na to, bo nie wiedziałem, jak to się wszystko w głowie, czy się coś nie poprzestawia, tak więc do tej pory dostałem bodajże dwie bomby takie naprawdę w głowę, kości wytrzymały, tak więc fajnie, że udało się dzisiaj strzelić. To był mój pierwszy strzał głową, odkąd miałem złamaną żuchwę w dwóch miejscach, tak więc cieszę się, że akurat z taką precyzją. Termalika straciła pierwszego gola po rzucie karnym. Wyrównał Kędziora, który jednocześnie zrehabilitował się za ostatni występ z Koroną Kielce, w którym zmarnował wyśmienitą okazję. Dodajmy, że w 91 minucie Guerrier dał Wiśle prowadzenie, a rezultat ustalił 30 sekund później wspomniany Nowak. W tabeli Termalika ma 5 punktów nad strefą spadkową. W kolejnym meczu Słonie zmierzą się w sobotę na stadionie w Niecieczy z Górnikiem Łęczna. Patryk Dudek wygrał zawody Złotego Kasku rozgrywane na torze w Tarnowie. Żużlowiec Falubazu Zielona Góra w trzech seriach wyścigów był nieuchwytny dla rywali. Po 12 wyścigach sędzia zawodów postanowił zakończyć rywalizację ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Drugie miejsce zajął Bartosz z Marsliga, trzeci był Janusz Kołodziej, który postanowił zrezygnować z udziału w eliminacjach do Grand Prix. Awans wywalczył Kasprzak, Jędrzejak, Pawlicki i Buczkowski. Jeden zawodnik otrzyma nominację od Głównej Komisji Sportu Żużlowego.